Witam Państwa serdecznie na rozdaniu nagród z okazji przeprowadzonego konkursu naszego patrona szkoły Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. I w tym roku akurat zbiega to się z setną rocznicą urodzin naszego patrona. Bardzo się cieszymy, że bardzo liczna grupa młodzieży wzięła udział w tym konkursie. Jest to już 8. edycja konkursu, którą przeprowadzamy praktycznie każdego roku. W tym roku, tak jak Państwo wiecie, jest to szczególny rok, prawda, rok pandemii. W związku z tym konkurs został przeprowadzony zdalnie. Wyniki konkursu są naprawdę fascynujące. Cieszy nas, że młodzież podeszła do tego z taką zaciętością, można by powiedzieć, i naprawdę dołożyła wszelkich starań, żeby te prace wypadły jak najlepiej. Z nami jest Pan Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lubinie, Pan Marek Małyszko. Bardzo serdecznie witam Pana Prezesa. Miło mi jest niezmiernie, że mogę dzisiaj podsumować ten konkurs, jak powiedział Pan Dyrektor, to już 8. edycja naszego konkursu. Konkurs rozstrzygnięto 9 kwietnia. Konkurs o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, młodym twórcy, wspaniale się zapowiadającym, nie tylko wspaniałym poecie, jak Państwo wiecie, ale również i wielkim patriocie. Motto tego konkursu, więc naprzód, niech broń rozdziera, niech kula szyje jak mieć. Trzeba nam teraz umierać, by Polska umiała znów żyć. To było motto naszego konkursu. Organizatorem było Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Oczywiście, jak wspomniał Pan Dyrektor, konkurs nawiązywał do setnej rocznicy urodzin naszego patrona, ale również Sejm Rzeczypospolitej Polskiej chciał w pewien sposób uhonorować, upamiętnić tę postać. W związku z tym rok 2021 jest rokiem między innymi Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Oprócz innych takich jak Cyprian Kamil Norwid czy Stanisław Lem, również nasz patron jest no, takim honorową postacią w tym roku. W związku z tym, moi drodzy Państwo, postanowiliśmy my również uczcić to w postaci konkursu. Konkurs, jak Państwo wiecie, obejmował 3 kategorie: wizje plastyczne, recytacje i prezentacje multimedialne. I cieszy nas naprawdę bardzo kwestia, że we wszystkich tych 3 kategoriach uczniowie podjęli się realizacji swoich wizji, podjęli recytację, czy stworzyli naprawdę wspaniałe prezentacje multimedialne. Drodzy Państwo, tak jak wspomniał Pan Dyrektor, pomimo pandemii konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyli w nim uczniowie z 9 szkół podstawowych, zarówno powiatu bielskiego, jak i miasta Biała Podlaska. Patronatem nad konkursem objął Pan Marcin Kamil Duszek, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Marek Małyszko, prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie i Pan Henryk Zacharuk, dyrektor szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej. W wyniku obrad szanownego jury, ja tylko tutaj nadmienię, że nasze panie, pani Teresa Lewczyk i no nieobecna dzisiaj pani Barbara Chmielowska odpowiadały, czuwały nad przebiegiem i nad wyłonieniem później oczywiście pan dyrektor jako przewodniczący laureatów tego konkursu. Także drodzy Państwo, pozwólcie, że wreszcie docenimy tych, którzy włożyli najwięcej starań w ten konkurs, a więc naszych szanownych laureatów. Kwiaty to krople miodu. Tryskają ściśnie te co tak nabrzmiałe. Pod tym, jak korzeń skręcone ciała, żywcem wtłoczone pod ciemnictwo. Ogromne nieba suną z warkotem. Ludzie w snach ciężkich, jak w klatkach krzyczą.
Usta ściśnięte mamy, twarz wilczą.